czwartek 9 czerwca kolumna ciągników, która wyruszyła ze stacji paliw w Milejowicach, blokowała jeden z pasów drogi wojewódzkiej numer 740. Protestujący rolnicy udali się pod urząd gminy w Zakrzewie, gdzie zdaniem organizatorów postanowili wyrazić swój sprzeciw wobec decyzji władz gminy o przekształceniu części działek rolniczych pod tereny inwestycyjne. Dowiedzieliśmy się dosłownie kilka dni temu o tym, że pan wójt, włodarz naszej gminy wraz z radą chce nam zabrać tereny stricte rolnicze o bardzo dobrej klasie ziemi, to jest trzecia, czwarta klasa, z przeznaczeniem na tereny przemysłowe, na budynki, które mają mieć wysokość budynków 10-piętrowych, na strefę przemysłową, a my jako rolnicy mamy być zepchnięci na tor boczny. Nie wyrażamy na to zgody i dopóki będziemy mieli siłę, będziemy robić opór, który będzie na pewno torpedował zamysły pana wójta wraz z radą. Protest w Zakrzewie wspierali również rolnicy z okolicznych miejscowości oraz osoby i organizacje solidaryzujące się z protestującymi. Znajdujemy się w gminie Zakrzew. Ja jako fundacja, jako prezes fundacji wraz z kolegami tutaj przyjechaliśmy wesprzeć rolników, no, którym jawnie jest zabierana własność. Już praktycznie plucie to jest w twarz. Rolnicy są jakby olewani, nie są w ogóle wspierani. No i stąd, z tego faktu tutaj właśnie przyjechałem, żeby wesprzeć, żeby pomóc, żeby pokazać tutaj panu wójtowi, że no, polski rolnik to jest tak naprawdę suwerenność żywnościowa, to jest bezpieczeństwo nasze żywnościowe, to jest w ogóle podstawa bytu. Podczas rozmów prowadzonych z wójtem Leszkiem Margasem protestujący nie przebierali w słowach, domagając się reakcji w ich sprawie oraz zapewnień, że ziemie, które nadają się pod uprawę, nie będą wykorzystane do innych celów. Polski chłop od pokoleń spoglądał w niebo, robił znak krzyża i wydobywał ten chleb dla kraju, nie tylko dla siebie. I nie jest prawdą, że niektórzy mówią, że chłop śpi, a mu rośnie. Nieprawda. Potrafi liczyć, jest pracowity, umie wydobywać ten chleb i dla nas, każdego jednego rolnika, zależy nam na tym, aby nikomu w tym biednym, pięknym kraju nad Wisłą, nikomu żadnej potrawy nie brakło. Wójt gminy Zakrzew zapewniał rolników, że nikt z nich nie będzie poszkodowany, a decyzja o sprzedaży gruntów pod inwestycje zależy wyłącznie od nich samych.